Witam Was wszystkich w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness Freak. Dzisiaj materiał, który nie ukrywam, jest w mojej głowie od jakiegoś czasu. Mianowicie chciałem podsumować trochę Arnolda, ale wydarzyła się pewna sytuacja zaraz po Arnoldzie, która spowodowała, że ten film będzie trochę inny. Mianowicie, nie będę tutaj się wypowiadał na temat wszystkich zawodników, jacy byli na Arnoldzie, ponieważ wydaje mi się, że jest to bez sensu. I dlaczego? Dlatego, że jak wiadomo, liczą się tylko zwycięzcy. Dlatego chciałbym się skupić nad pierwszą czwórką, bo w zasadzie względem tej czwórki jest najwięcej kontrowersji. I jeszcze jest jeden zawodnik, czyli Evan Centopani, o którym chciałbym też coś powiedzieć, ponieważ bardzo wiele osób liczyło, w tym również ja, na to, że to będzie jak gdyby taki wielki powrót Iwana. Jak wiecie, odszedł z Animala, teraz jest w nowej firmie suplementacyjnej, notabene nowej na rynku, chyba się nazywa Prime Nutrition, jakoś tak. W każdym bądź razie Iwana długo nie było, wszyscy myśleli, że i tak też to było przedstawiane, była taki balonik pompowany, że Iwan wyjdzie z niesamowitą formą. Zdjęcia przed zawodami, około 2-3 tygodnie przed zawodami, wskazywały na to, że tą formę będzie miał, bo naprawdę wyglądał imponująco. No ale niestety, gdy wyszedł na scenę, już to tak dobrze nie wyglądało. Ktoś fajnie powiedział, że Iwan jak zawsze wygląda rewelacyjnie wszędzie, tylko nie na scenie. I coś w tym jest. Mniej więcej wprost proporcjonalnie, mniej więcej dokładnie jest to odwrotna sytuacja do Phila Heafa, który przez cały sezon nie wygląda za ciekawie, a jak przychodzi na Olimpię, no to po prostu przychodzi co do czego i w tym jednym momencie jest najlepszy, tak? Coraz częściej są kontrowersje, czy najlepszy, ale na pewno zawsze jest w czołówce. Co mu się chwali, bo tak wiadomo, w kulturystyce nie chodzi o to, przynajmniej tej zawodowej, nie chodzi o to, aby przez cały rok super wyglądać, tylko chodzi o to, aby właśnie wygrać konkretne zawody i on ten cel realizuje. W każdym bądź razie, wracając do Iwana, coś było spieprzone. Możliwe, że coś z ładowaniem. Też niedawno swoje podsumowanie zrobił Jerry z kanału Bias for Training. I tam też właśnie o tym wspominał, że prawdopodobnie kwestia manipulacji wodą, diuretykami i poziomem sodu w organizmie spowodowała, że on wyszedł po prostu taki za mgłą. Nie był docięty, to wszystko nie wyglądało tak jak powinno. No niestety Iwan nie zaimponował. Następnie mamy miejsce czwarte, czyli Cedric McMillan. Cedric to już jest troszeczkę inna historia w tym momencie, dlatego że Cedric jest główną przyczyną całego zamieszania, jakie teraz się zaczyna, ponieważ Cedric wygląda niesamowicie. Cedric, podobnie jak Iwan, przez dłuższy czas się nie pokazywał. Było o nim bardzo cicho. Budował sobie tą swoją formę, budował. No i jak widać, zbudował. Wybudował coś naprawdę niesamowitego, dlatego że jest on może nie prekursorem jakimś, ale na pewno wyznają zasadę złotej ery i widać po nim, nawet w pozowaniach, we wszystkim, że on się wzoruje złotą erą. On się wzoruje sylwetkami z tamtego okresu, pozowania, wszystkie jego pozy to są pozy Arnolda Schwarzeneggera, Franka Zeina i wszystkich kulturystów właśnie z tamtych lat. Naprawdę mi zaimponował, bo wyglądał bardzo dobrze. Według mnie osobiście, jeżeli chodzi o standardy dzisiejszych zawodów, najbardziej brakowało mu docięcia. Jeżeli on byłby trochę bardziej docięty, to myślę, że drugie miejsce by miał. Według mnie osobiście, bo jeżeli chodzi o całokształt sylwetki, o proporcje, to jest nie do zajebania, po prostu był tam najlepszy, pozamiatał wszystkich, jeżeli chodzi o sylwetkę jako taką, jeżeli chodzi o to, co jest najpiękniejsze w kulturystyce, to Cedric po prostu w tym roku zmiótł tam wszystkich, ale jak widać, sędziowie nie to głównie oceniają.
Kolejne miejsce numer 3. Justin Campton. No to jest dla mnie bardzo kontrowersyjna decyzja, ponieważ moim zdaniem Justin jest bardzo mocno promowany i uważam, że Justin, jeżeli już, to powinien być właśnie czwarty, patrząc na formę Cedrica obecnie, taką jaką miał, to na pewno powinien być przed Camptonem według mnie. Dlatego, że Campton po pierwsze, podobnie jak Ivan Santopani, nie wyszedł jakoś bardzo dobrze docięty, był też taki trochę przymglony, a po drugie, no Benz. Niestety ciężko mu było utrzymać ten brzuch, jeżeli były momenty nawet na scenie, kiedy pozował, gdzie było widać, że on się zapomina i puszczał ten brzuch i to już nie wyglądało zbyt dobrze. Tak samo cały jego struktura mięśnia to nie jest jeszcze taki dojrzały mięsień według mnie osobiście. No i był duży, okej, był duży. No ale no, zastanówmy się, czy tylko rozmiar ma znaczenie, tak? No to chyba nie jest najważniejsze w kulturystyce, aby być jak największym. Jeszcze to jakoś powinno wyglądać, a według mnie, no, Campton nie zasłużył na to trzecie miejsce. Na czwarte tak, ale uważam, że Cedric powinien być na trzecim. To jest trzecia pozycja. Teraz druga pozycja, czyli no, Branch Warren. No tutaj, jeżeli chodzi o Branch'a, no to po prostu Branch pokazał klasę, pokazał swoje doświadczenie. Wyszedł pewny siebie, zresztą wyszedł w bardzo dobrej formie. Ja osobiście Branch'a, od kiedy śledzę kulturystykę, w tak dobrej formie nie widziałem. Nie wiem, może jest to spowodowane też tym, że jest lepsza jakość przekazu przez transmisję na żywo, aczkolwiek no tak dobrze wyglądającego Branch'a jeszcze nie widziałem i przez naprawdę długo, 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 dopóki później nie zobaczyłem zdjęć, to myślałem, że Branch to wygra. Dlatego, że no, jego dojrzałość mięśnia jest niesamowita, był mega docięty, wszystko grało. Co do estetyki tej jego sylwetki, no to możemy się tutaj kłócić, tak? Jednym się ona podoba, innym się ona nie podoba. No nie można mu na pewno zarzucić tego, że nie był przygotowany. Jeżeli chodzi o przygotowanie, to wydaje mi się, że nawet był lepiej przygotowany od Dextera. To według mnie wszystko było no na 120%, jeżeli chodzi o przygotowanie. Tylko no niestety nie ma tej estetyki, tak? No wiadomo, że Branch miał już chyba pozrywane prawie wszystko, co się da. I to widać na scenie, tak? Naderwana klatka, kiedy pokazuje najszerszy tyłem, to samo też widać naderwanie w tych mięśniach. Więc to się nie prezentuje tak, jak powinno, ale pod względem samego przygotowania to Mistrzostwo Świata, więc jak najbardziej miejsce zasłużone. I miejsce numer 1, Dexter Jackson. No co tu dużo mówić, no klasa sama w sobie. Wcześniej wiodł prym jako zdobywca czterokrotnie Arnold Classic wraz z Flexem. Teraz wysunął się na prowadzenie, jako pierwszy w historii ma 5 zwycięstw. No nie oszukujmy się, jak oglądałem relacje, nie uważałem, że powinien wygrać, ale kiedy patrzę później na zdjęcia, kiedy sobie poobserwowałem trochę, to faktycznie Dexter tam był najlepszy. Dexter jest taką, jak gdyby takim połączeniem, takim kompromisem między wielką masą, między kulturystyką freaków takich typowych po erze Doriana, a tą klasyczną, bo on jednak zachowuje się te proporcje, dobrze to wszystko w miarę wygląda. No i też trzeba przyznać, że no znacznie zwiększył swoje rozmiary, patrząc na poprzednie sezony. No i w miarę nawet ten brzuch jeszcze trzyma, tak? Aczkolwiek, kiedy Arnold mu wręczał ten puchar zwycięzcy, no to już ten brzuch tak dobrze nie wyglądał, więc no to jest problem, tak? W dzisiejszych czasach z obecną kulturystyką naprawdę jest to problem według mnie. I zresztą Arnold nawet się wypowiedział na ten temat po zawodach i teraz chciałbym wam przytoczyć jego wypowiedź, bo ta wypowiedź według mnie jest cholernie istotna, jest cholernie ważna i może naprawdę, naprawdę dużo zmienić w historii czy w przyszłości kulturystyki światowej. Ale dlaczego tak jest, to wam powiem już po tej Has to wypowiedzi. do something about where they stop just using guys with the thickest neck and the biggest muscle, but not look as pleasing.
Because look at the old days when Steve Reeves won. When Steve Reeves won, and you saw him on the beach, you said to yourself, I would love to have this guy's body. Wow, look at how beautiful this man looks. But that's not what you can say about those guys the day they win those competitions. And so what I'm trying to tell the judges is that you got to go and look at everything. Like, for instance, so many of those guys have their stomachs sticking out. You know, what are we talking about here? I mean, it used to be that you should have a V-shaped body. Now, I don't know, it's like kind of like a bottle-shaped body or something like that. But it's not that, yeah, it's a kind of, it's a weird thing that is happening on stage that no one can pull in their stomach anymore for a long period of time and stand on stage with a vacuum and pull in stomach, shoulders out, and to look athletic. So it's all of this, you know, kind of, you know, the stomach sticking out and all of this kind of, it doesn't look right anymore. And so we have to just make sure that we are rewarding the right guys, because if you reward the right guys, then everyone will start training to have a beautiful body again, rather than... Amen! Woo! That's right! Nic tu nie ma co dodawać, tak? Dzisiejsza kulturystyka idzie w złym kierunku. Bardzo wiele osób tak uważa. I to nie tylko Arnold o tym mówił. Również Lihaney się wypowiadał ostatnio na ten temat, również po Arnoldzie na swoim seminarium. Zaprosił tam nawet do siebie Cedrica McMillana. Powiedział oficjalnie, że Cedric został bardzo skrzywdzony na tych zawodach. Dlatego też powiedziałem na samym początku, że Cedric jest swego rodzaju takim głównym powodem tego zamieszania, bo on pokazał, że można inaczej w dzisiejszych czasach. Kiedyś też również Lee Priest się wypowiadał na ten temat, że dzisiejsza kulturystyka nie wygląda tak, jak powinna, ale zarówno Lee Priest, jak i Lihaney to są osoby bardzo szanowane w środowisku i bardzo znane. Jednak ich głos nigdy nie będzie głosem Arnolda. Arnold jest tak naprawdę Bogiem. Arnold to jest główny twórca sukcesu kulturystyki na świecie. I tylko dzięki niemu kulturystyka w ogóle stała się sportem masowym i wyszła jak gdyby z ukrycia, tak, z tych podziemi. I nikt, absolutnie nikt nie będzie nawet próbował podważać zdania Arnolda. Arnold zawsze będzie mógł powiedzieć to, co chce i zawsze jego głos będzie szerokim echem się odbijał w całym środowisku. Dlatego to, co on tu powiedział, jest wyjątkowe, bo nigdy wcześniej tego nie mówił. I według mnie ta jego wypowiedź i cała akcja, jaka się zaczyna na Facebooku, hashtag Call Out Judges, no może nie w najbliższym sezonie czy dwóch, ale może doprowadzić w przeciągu kilku lat do zmiany standardów. A jak się zmienią standardy, to zmienią się też i zawodnicy. I to nie muszą się nawet zmieniać ci, którzy są, tylko ich wygląd się zmieni. Dlatego, że pamiętajcie, że żaden z tych zawodników, który jest w top, ten powiedzmy, na Olimpii, nie chce tak wyglądać, jak wygląda. Oni po prostu robią, co muszą i co są w stanie, aby wygrać. Dla nich jest najważniejsza wygrana. Jeżeli standardy wymagają tego, aby mieć wielki bęc, okej. Okay. Oni się poświęcą i ten bęc będą mieli, ale jeżeli standardy będą takie, że posiadanie takiego brzucha automatem dyskwalifikuje, wówczas żaden z nich tego brzucha nie będzie miał. I na tym to wszystko polega. To działa trochę na zasadzie bycia jak kameleon, tak? Adaptują się do danego otoczenia, w jakim muszą żyć. I to było wszystko, jeżeli chodzi o ten materiał. Piszcie w komentarzach, jaka jest wasza opinia. Co sądzicie o całej tej sytuacji, jaka teraz ma miejsce przez Arnolda właśnie? Bo jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Czy jednak lubicie takich freaków totalnych, jak obecnie to wygląda? Czy jednak wolicie tą klasyczną kulturystykę, tak jak to wyglądało kiedyś? I czy uważacie, że kulturystyka, w której prym wiedliby zawodnicy pokroju Cedrica, mogłaby doprowadzić do tego, że ten sport znów stałby się masowy, a nie tak jak
dzieje się to w przeciągu ostatnich kilku, kilkunastu lat, znowu niestety staje się on sportem niszowym. Piszcie w komentarzach, jeszcze raz o to Was proszę, i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam.